Nora siedziała w fotelu i patrzyła zamyślona przez okno. Jej życie miało się zmienić, ale nie mogła odmówić swoim dzieciom. Miały problemy finansowe i zdecydowały się, że sprzedadzą dom matki. Nora podniosła się ze swojego ulubionego fotela i poszła spakować swoje rzeczy. Jej córka Tracy powiedziała, żeby wzięła tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Nie więcej niż dwie walizki. Nora była smutna, że prawie wszystkie jej rzeczy w meblach pójdą na wysypisko, gdy dom kupią inni ludzie. Chciała zachować wiele rzeczy, które przypominały jej o szczęśliwych dniach z przeszłości. Ale dzieci nalegały, by zabrać tylko to, co niezbędne. I było jej smutno. Tracy i Scott dali jej tydzień na spakowanie, po czym zamierzali wystawić dom na sprzedaż. Dzieci zapewniły matkę, że nie nalegałyby na sprzedaż, gdyby nie miały problemów z pieniędzmi. Ale co najważniejsze, zarówno syn, jak i córka obiecali, że jej nigdy nie opuszczą i że będzie jej dobrze, gdy zamieszka z nimi. Nie zdecydowali jednak jeszcze, z kim zamieszka ich matka, ale Nora nie przejmowała się tym, dopóki jej dzieci jej nie opuszczą. Przez cały tydzień Nora chodziła po swoim domu i pakowała najpotrzebniejsze rzeczy. Spakowała dwie walizki i jedną torbę. Tracy i Scott przyjechali po matkę. Oboje byli wyjątkowo niezadowoleni, że spakowała za dużo rzeczy, ale i tak załadowali wszystko do samochodu. Dom został szybko kupiony. Kiedyś był na obrzeżach miasta, ale okolica zaczęła się zabudować nowymi domkami i całą infrastrukturą. Nora wprowadziła się do niego razem z córką. Dostała pokój w mieszkaniu, które wcześniej było gabinetem męża Tracy. Był wściekły, ale Tracy przekonała go do opuszczenia pokoju. Kupiła proste łóżko i małą szafę. Nie było to zbyt przytulne, a Nora nie miała nawet gdzie postawić swoich zdjęć. Poprosiła Tracy, żeby dała jej mały stolik. Tracy nie była zadowolona, ale i tak kupiła matce małą komodę zamiast stolika. Starsza kobieta rozłożyła swoje rzeczy i dała córce prezenty, które przyniosła z domu. Tracy przyjęła prezenty, ale nic nie powiedziała, a Nora nigdy więcej nie zobaczyła figurek. Na pytanie matki, dlaczego nie wykorzystała prezentu, Tracy powiedziała tylko, że to stare rzeczy, które leżą gdzieś w szafie. Starsza kobieta poczuła się urażona, ale przypisała nieuprzejmość córki problemom z pieniędzmi, brakiem snu i zmęczeniem w pracy. Po pewnym czasie mąż Tracy zaczął bardzo denerwować się ciągłą obecnością Nory w domu. Tracy również zaczęła mieć tego dość i złościła się na matkę. Zadzwoniła do swojego brata i zażądała, aby to on przyjął matkę do siebie. Nora zamieszkała z synem. Nikt nie pytał jej o zdanie. Dzieci po prostu zdecydowały za nią. Żona Scotta okazała się bardzo władczą kobietą, która nie była zadowolona z tego, że musi się opiekować starszą kobietą. Nie pozwalała Norze wychodzić do kuchni, kiedy gotowała. Nie pozwalała jej oglądać telewizji w salonie, a nawet nie zawsze wołała Norę na obiad. Przynosiła jej to, co zostało. Potem jak zjadły, starsza kobieta ciągle siedziała w swoim pokoju, jakby była więźniem. Kiedy poprosiła syna, aby kupił jej chociaż mały telewizor, syn odpowiedział, że w tej chwili nie ma dodatkowych pieniędzy. Z dnia na dzień związek stawał się coraz bardziej napięty. Żona Scotta była zła na teściową za każdą ze skromnych próśb. Potrafiła krzyczeć nawet wtedy, gdy Nora poprosiła tylko o zrobienie herbaty. A potem skarżyła się Scottowi, że jego matka zawsze wchodzi w drogę i jest strasznie irytująca. Wkrótce Scott też zmęczył się sytuacją w domu i poprosił siostrę, żeby zabrała matkę do siebie. Ale Tracy odmówiła, bo matka mieszkała już z nią znacznie dłużej niż ze Scottem. Następnie zaproponował umieszczenie matki w domu spokojnej starości, ale Tracy stanowczo odmówiła wydanie na to pieniędzy. Sam Scott też bardzo nie chciał, ale w wybuchu szczerości skarżył się, że kiedy nalegał na sprzedaż domu, nie spodziewał się, że będzie to takie trudne. Jego zdaniem matka błąkała się po domu jak duch i ciągle patrzyła na niego z politowaniem, jakby był czemuś winny. Tracy roześmiała się i powiedziała, że ostrzegała go, że jego matka jest nieustępliwa i będzie ich długo męczyć. Tymczasem Nora w końcu zrozumiała, że zrobiła straszną głupotę, kiedy pozwoliła im sprzedać dom. Teraz nie miała nic,
a jej dzieci w ogóle jej nie potrzebowały. Pewnego dnia Nora postanowiła odwiedzić swoją dawną sąsiadkę. Kiedy dotarła do celu, nie mogła uwierzyć swoim oczom. Zamiast jej małego domu, za wysokim płotem stała luksusowa rezydencja. Nic nie przypominało o tym, że kiedyś mieszkała tu starsza kobieta. Nora poczuła, że jej oczy wypełniają się łzami. Nagle usłyszała znajomy głos. Była to jej dawna sąsiadka, Emma, która pospieszyła do niej. Kobieta zabrała Norę do swojego domu i podała jej herbatę z pyszną mafinką. Emma nie pytała o nic, dopóki Nora się nie uspokoiła. W końcu powiedziała, że jej dzieci nie chciały z nią mieszkać i przez cały czas nie usłyszała od nich ani jednego miłego słowa. To nie było życie, to była męka. Emma spojrzała ze smutkiem na Norę. Bardzo współczuła starszej kobiecie. Między nimi było tylko 5 lat różnicy, ale Nora wyglądała jak podupadła staruszka. Widać było, że kobieta bardzo się ostatnio postarzała. Oczy Emmy zapaliły się z determinacją. Nie porzuci tej kobiety. Wzięła Norę za rękę i zaproponowała, że zostanie z nią. Syn Emmy chciał, żeby matka mieszkała blisko niego, żeby nie musiał się o nią martwić. Ale Emma stanowczo odmówiła zamieszkania pod jednym dachem, więc zbudował mały domek dla gości na tyłach swojej posiadłości. Emma zamierzała się tam wprowadzić któregoś dnia, więc zaczęła namawiać sąsiadkę, by dotrzymała jej towarzystwa. Nora słuchała uważnie. Emma miała w głosie taką determinację i kobieta miała nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Postanowiła nie mówić dzieciom, gdzie jest. Minęły 3 miesiące. Nora mieszkała razem z Emmą w małym, ale w bardzo przytulnym domku. Kobiety bardzo się dogadywały. Teraz Nora była zawsze uśmiechnięta. W jej duszy panował spokój. Nora była wdzięczna obcym ludziom, którzy udzielili jej schronienia i zaopiekowali się nią. Była szczęśliwa. Emma kilka razy proponowała, żeby dzieci dowiedziały się, gdzie jest Nora, ale ona odmówiła. Wtedy kobieta postanowiła sama porozmawiać z córką Nory. Zadzwoniła do Tracy i powiedziała, że jej matka żyje. Gdy Tracy to usłyszała, wpadła w złość. Kobieta zaczęła krzyczeć, że jej matka najwyraźniej żyje szczęśliwie z obcymi ludźmi, a oni stracili czas i pieniądze na jej szukanie. Emma była załamana. Jakież to było obrzydliwe słyszeć, że dzieci szukały zaginionej matki zaledwie kilka dni, nazywając Tracy potworem. Emma odłożyła słuchawkę i poczuła się tak, jakby umoczyła się w błocie. Lepiej niech Nora przeżyje resztę swojego życia tutaj, wśród dobrych ludzi.